Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie we wczorajszym odcinku. Dzień dobry. We wczorajszym odcinku ja zapłakałem nad odejściem Jurgena Kloppa z Liverpoolu. Dlatego dziś również uhonorowuję jego pamięć koszulką Liverpoolu. Nie płakałeś. Wewnętrznie. A czemu nie zewnętrznie? To się... Ja wczoraj płakałem. Czyż to? Miałem emocjonalny moment w swoim życiu i zapłakałem. Moje oczy się zaszkliły z kanalików polała się woda. Na smutno czy z radości? Nie, bo nie powiem panu. Nie wiem, jakby to określić, bo to ani pozytywnie, ani negatywnie. To jest jakby tak, bo jestem sentymentalnym człowiekiem. A, jak kurier puścił ci blika za słuchawki. To było dla ciebie takie... Nie. Ja zapłakałem. Ci powiem, tylko nie chcę, wiesz... Nie, no wiadomo. Oli ufać nie można. No właśnie. Oli mogę powiedzieć. Ale nie mówisz. Oli nie mów. Oli nie mówić? Oli nie mów, ja znam Olę. Cholera jasna, pan mi sam jeden z drugim! Drodzy Państwo, to nie jest pierwszy raz, kiedy prezentujemy dietę od brokuła w lesie, ale tym razem mamy coś zupełnie innego. Jak pewnie, co masz? Marchewkę mango. Włodeczek ma dietę specjalną od brokuła. I w tej diecie ma coś takiego, czego nie spodziewałem się, że można w ogóle w takim cateringu dietetycznym dostać. Dokładnie tak. Ale Włodek ma burgura. O, diety od brokuła to jest taka sprawa, że mają potrójnego burgera, którego cena regularna wynosi 16 zł i on jest w paczce specjałów brokuła. Raz w miesiącu. Tak, pojawia się raz na jakiś czas, raz w miesiącu i jest absolutnym bestsellerem. Jak wejdziecie sobie na dietaodbrokuła.pl i zobaczycie tam specjały brokuła, to on się tam pojawi raz w miesiącu. Ma dużą ilość białka. No i jest z mięsem, więc ja będę patrzył jak Wodek je. Wszyscy jemy burgery. Dawaj. Dawaj, manie. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Brokule, zrób też takie wege burgery. Chusteczki? Komu to potrzebne? Ja chcę potrójnego wege burgera od brokuła mieć. Ja mam między innymi tortilla de patatas z dipem czosnkowym i z pomidorami. Tak? Uuu, jak zapachniało dipem czosnkowym. No ja wam powiem, że jeden taki potrójny burger na obiad pokoju nie wystarczy. Ja lecę z tortillą. Leci, że nie obu, dawaj! O! Bardzo dobra. Co się wydaje, że w ogóle jakby wrzucić tego burgera do piekarnika? No możesz tego poprzeć. Ja już jestem upieczony. Diety od brokuła charakteryzują się tym, że macie tam ogromną, absolutnie ogromną paletę diet do wyboru. Diety z niskim indeksem glikemicznym, diety o obniżonej zawartości laktozy, diety keto. Opcji jest potąd. Macie na stronie dietyodbrokuła.pl i macie też apkę. Klikacie sobie zamów dietę, na przykład czy na Android zostawę. Też jest? A tak. Na Android też jest. Możesz sobie lewo, prawo scrollować, albo na przykład jak w lewo. To jest właśnie kuchnia polska, albo home, office. Także polecamy serdecznie, zajrzyjcie na dietyodbrokuła.pl, a my wracamy do odcinka. Bardzo dobra. Drodzy Państwo, zajrzyjmy w takim razie do naszego repozytorium tematów na dzień dzisiejszy, bo dzisiaj jest środa. Co my wczoraj robiliśmy cały dzień, że nie zrobiliśmy tych tematów z wczoraj? Nie wiem. Ja też nie wiem. Piotr Gębarowski, kojarzycie Państwo tę postać? Ja nie kojarzyłem, Państwo mogą nie kojarzyć również, a dlaczego? A dlatego, że ta persona kiedyś była w mediach publicznych, potem zniknęła i Karol wynorał, cóż to takiego się stało, że zniknęła i on, jak się okazuje, ten Piotr Gębarowski był związany z Edytą Górniak, tworzył parę. Tak. Jednak ich związek nie przetrwał. W którym wymiarze tworzyli parę? No w trójwymiarze, w którym żyjemy chyba, nie? W 5D? Nie. A 4D to jest co? No to jest jak 5D. No, to jest mniej niż 5D. A 5D to jest co? To będzie więcej. Jego pamiętam tutaj w TVP z lat 90. i 2000. Wiem, że był jednym z ważniejszych prezenterów publicystów. I zupełnie nie pamiętałem, nie wiedziałem, co się stało, dlaczego on znikł. Dlaczego? Piotr Gębarowski swoją karierę rozwijał w TVP. To właśnie tam wywołał skandal, który ostatecznie przekreślił jego karierę. Prowadził wówczas wywiad z Marianem Krzaklewskim. Kojarzymy? Krzak, tak. 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 Który wtedy kandydował na urząd prezydenta RP. I poległ bardzo. Okazało się jednak, że nie wszystko poszło po myśli dziennikarza i dał się sprowokować swojemu gościowi, co skutkowało zawieszeniem go na 3 miesiące w obowiązkach, ale ostatecznie nie udało mu się wrócić. Jest materiał wideo, zobaczyć. Ale my go nie oglądaliśmy wcześniej. Przepraszam, proszę o film! Ale te pieniądze, które pozostają w firmach, pracują na kreowanie miejsc pracy. Dobrze, tutaj nie dojdziemy do porozumienia. Proszę, że jednak doszli. Widzę, że pan Piotr był od razu na ostro. Jeszcze. Jak wyobraża sobie pan aktywną walkę z bezrobociem w momencie, gdy przez ostatnie 3 lata bezrobocie w Polsce wzrosło z 1,8% do 2,5%? Och, proszę.
przepraszam. Jeden, przepraszam, podałem złe liczby. Co pan opowiada? Podałem złe liczby. Z 1,5 miliona do 2,5. Proszę pana, przede wszystkim procentowo 11,8 i w tej chwili jest niecałe 14%. Nie, procentowo to też inaczej wygląda, ponieważ procentowo... O kurczak! No to leciał Piotr, widzę, że był nastawiony tak raczej na ścięcie, spięcie. Ale wow. Pewny siebie, może bardzo. On był chyba bardzo antykrzechlewski. Chodzi, proszę pana, jeszcze o te osoby, które zarejestrowały się jako bezrobotne w momencie wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych. Dane i wzrost bezrobocia są jednoznaczne. W 1997 roku bezrobocie wynosiło 10,3%. Proszę pana, wzrost bezrobocia rzeczywiście ze względu na restrukturyzację. A ja bym chciał oglądać takie wywiady właśnie. Takie, no tylko, że on się kontruje. Tylko, że się myli. Że się myli słabe. No. On jak sam powiedział, mój błąd, w sensie, pan Gębarowski, mój błąd emocje. Polegał na tym, że poniosły mnie emocje i nie okazałem mojego rozmówcy szacunku. Te 10 minut przekręciło 10 lat mojej pracy. Tak. Większość tak zwanych przyjaciół odwróciła się ode mnie. Stałem się persona non grata, osobą towarzysko niemodną, niepożądaną. No ale grubo tutaj jest faktycznie. Jeszcze. O niżej uposażonych emeryturach. Pan prezydent Kwaśniewski w 1998 roku na początku, proszę pana, znów pan nie jest gospodarzem, zawetował tą ustawę, ponieważ broni zawsze przywilei funkcjonariuszy poprzedniego systemu. Bo znowu pan nie odpowiada na moje pytanie, więc ja pozwalam sobie wchodzić panu w tym momencie w słowo. Nie, proszę pana, naprawdę, to jest skandaliczne to zachowanie. Ale pewny był strasznie siebie. Krzechlewski był dobrze przygotowany. Reszta pieniędzy została przeznaczona na działalność charytatywną i społeczną. Między innymi została przeznaczona na fundację pod nazwą Fundacja Solidarni, którą niedawno zarejestrowałem razem uniemożliwił mi razem ze współpracownikami. Musimy kończyć, nasz czas się skończył, bardzo żałuję, ponieważ chciałbym panu jeszcze zadać kilka pytań. Niestety uniemożliwił mi pan to skutecznie. Dziękuję bardzo. Wow. Nigdy w telewizji jeszcze publicznie nie spotkałem dziennikarza, który w taki sposób by się zachowywał, nie dając dojść do głosu. Jeżeli nie odpowiadał pan na moje pytania, ja starałem się spowodować... Pana, przerywał pan moją odpowiedź. Dziękuję bardzo, wyrażam ubolowania, że pan Marian Krzechlewski. W taki sposób pan redaktor zachował się. A no bolało. Ajajajajaj. No, powiem ci, gruby kaliber, nie? No ale wiesz, to był błąd. Kosztowny dla niego, ale na bardzo tyle kosztowny, że już nigdy więcej nie wrócił do telewizji. A czy on coś chyba robi teraz, nie? Od 2012 w Superstacji. Stary, zagrał epizodyczną rolę dziennikarza w kilku odcinkach Barwy Szczęścia na TVP2. No to załatwiamy. Ej, ale gruby strasznie lot, w sensie co? Szkoda, że nie wyjaśnił, bo... No, nie lubił go pewnie, bo to, że powiedział, że poniosły go emocje, to ja rozumiem i to widać, nie? To nie wymaga wyjaśnienia, ale... No, powiem ci, tak negatywnie być nastawiony do swojego gościa. Jak ja to odczytuję, że jemu się wczytał taki... Protokół... Naoglądałem się BBC, naoglądałem się CNN. Grillowanie, zanim to było modne. I on chciał przegrillować Krzechlewskiego, ale chyba się przegrillował sam. Nawet w Polsce to grillowanie nie jest takie... Dopiero teraz się stało popularne od jakiegoś czasu. I to też nie do końca tak wyglądać powinno. Od Korwina bardziej. Korwin był pierwszym, który zaorywał. Nie? Że jakby zaoranie to jest... Ale nie z dziennikarza, nie chodzi o dziennikarza. No ale postawa. Postawa zaorania. Podejście do rozmowy, by zaorać. Postawa zaorania. Postawa zaorania. Witamy na dzisiejszym wykładzie postawy zaorania w polskim showbiznesie. Prowadzi Karol Paciorek. Więc tak, musimy chwycić za oba ramiona pługu, żeby dobrze zaorać. Aby rozluźnić atmosferę... Aby rozluźnić... Te 10 minut mogą przekroczyć twoją karierę, wódeczku. Aby rozluźnić atmosferę pomiędzy nami a państwem, pozwolę sobie... Weźmiemy smektę. Potężny żart. Pozwolę sobie projekcję filmu z lwem w... Rywinem. Zatrzymanie lwa Rywina. Nie o takiego lwa mi chodziło. Takiego lwa. Jest tylko jeden lew, Rywin. No właśnie. Możemy obejrzeć taśmy... Możemy. Chcesz prawdy? Ja totalnie bym robił live, oglądając wszystkich komisji. Powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233, paragraf pierwszy. Ty wiesz w ogóle, że Rachoń w TVP Republika ma program Jedziemy... Tylko teraz się nazywa tak. Jedziemy Michał Rachoń i ma oglądalność? Oglądałem, no. 300 coś tysięcy widzów live? No bo wszyscy się przynieśli do Republiki teraz. Wow, znaczy jestem realnie pod wrażeniem. Nie, no bo serio, 300 tysięcy w linearnej telewizji teraz to jest dużo. Dużych. No to jest dużo. Rachoń w zupełnie niedotowanej telewizji przyciąga tyle osób, to ja jestem pod wrażeniem. W sensie nie zgadzam się głęboko, ale jestem pod wrażeniem robienia programu. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Bo stary, tam jest showmanship. No, a nie, no ale szanuję bo bardzo. U nas nie ma showmanship. Jak... Bo nie masz ani kamizelki, ani mogę sobie kupić kamizelkę. Papierków takich. Mogę mieć papierki jakieś. Ani uśmieszku nie masz.
Stary, nie masz showmanship. Chciałbyś wylać. No wiesz co, no... Ty jeszcze miałeś tam tygrysa? No to ja chciałem, tylko mi nie pozwoliłeś, bo powiedzieliśmy lwa, to jest właśnie Samuelas. Powiedziałeś lwa, więc zaczęliśmy od warwina. Naprawdę? Tak. Aż tak? Aż tak. No to przejdźmy do tygrysa w takim razie, skoro byliśmy lwa. Lwa? To jest lew. Nie. Czemu mielibyśmy przejść do tygrysa, jak mówiłem lwa? No! Co no! Czy to ci wygląda na tygrysa czy na lwa? Nie wiem. Czemu ktoś wozi lwa Bentleya? I to nie w foteliku. Bo to jeszcze może się mu krzywda stać. Powiem ci, naprawdę? Ale on się nie boi, że on go zgnie? Albo kogoś innego w ogóle, czy jest bezpieczne? W jakim to jest kraju? Było powiedziane, w Tajlandii chyba. Dobrze. No nie, ja w tym nie widzę Gangsta's Paradise, widzę, że ktoś jest... Zwariowany. Dzikie zwierzę trzymane w takich dziwnych warunkach, no nie wiem. Ja nie jestem fanem. Ja bym do Tajlandii kiedyś chciał polecieć. Lecisz, anioł, dawaj! Skoro już jesteśmy w temacie drogich samochodów i wystawnego życia, to kochani, jeżeli macie już Maybacha, no to warto tego Maybacha używać z muzyczką koniecznie. O. Żeby... Nie pobrudził reszty tapicerki. Ale nie szkoda mu, tak serio, no, potrzeby filmiku tylko... No a jak jest... potrzebujesz sobie przewieźć trochę drewno i masz tylko Maybacha? Wiesz, a jak ci to, jak skręcisz, ci to poleci... Potrzebujesz przewieźć trochę drewna i tylko to, co masz, to jest Maybach. To co robisz? No to co masz zrobić? Trudno. Co robić? A maile ja mam. To ty Noraj. Noraj maile. Czekaj. A ja jeszcze pokażę państwu Maybacha z 2006 roku. Patrzcie, w 2006 roku mieli telefony. Skoro Wodek wam pokazuje rzeczy z 2006? No ale jakie? Porządnie zrobione. To ja przypomnę, że Wodek lubi z kolei kupować badziewie. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o masażerze, który chyba kupiłeś, czy w końcu, czy nie kupiłeś do karku? Nie kupiłeś. Oczywiście nie kupuję gu... Więc nie kupiłem. No właśnie, i na całe szczęście Agnieszka napisała: cześć Włodku, w nawiązaniu do odcinka 2103 kupiłam plastik do masażu za 20 zł i połamał się w trakcie pierwszej minuty. No bo ma minuty. Za grubą szyję pewnie. Nie obrażaj widzów. Tu jest obrażanie. Można mieć po prostu grubą szyję. Ty też nie masz jakiejś chudej. Mam dosyć chudą. Masz właśnie niezbyt chudą. Ja mam niezbyt chudą niezbyt szyję. Szyję masz. Ty masz grubszą niż ja. Ale jestem większy od ciebie. Nie jesteś szyję. Większy ode mnie. Jak podałeś mi rozmiary, czyli 100 w klacie, 104 w klacie i 100 no. w pasie, no. to miałem dokładnie taki sam. Jestem myślałem, ty co, jestem taki sam jak Karol, niemożliwe. Skoro mam większą klatę niż ja. Ergo, masz grubszą szyję niż ja. Boom. Roasted. Agnieszka napisała mail, w którym nawiązuje do odcinka 2103, gdzie Wodek chciał kupić gówno do masażu z plastiku za 20 zł. To się nazywało na neck roller. Na całe szczęście, kiedy ja rozpocząłem interwencję i Agnieszka i inni widzowie postanowili przyjść. W ogóle bardzo dużo maili przyszło z propozycjami masażystów dobrych z Krakowa, co możesz przejrzeć. Serio, że ludzie polecają, żeby iść na masaż i nawet konkretne adresy. I Agnieszce w każdym razie się to rozpadło. Umowę kulki, których trochę strach dotykać. To nie jest dobra, że mam za swoje dobieranie durno z AliExpress, bo to takie tanie jeszcze nigdy się do nie skończyło. Nieprawda. Są sytuacje, kiedy bardzo dobrze się to skończyło. Jak ktoś kupuje coś za 4 zł i się okazuje, że to jest super. Na przykład jest taka zabawka dla dzieci. Jest taki miś, co ma takie popit, takie... Rozumiecie to? Takie kulki w ten. Rozumiecie to? Cie. Rozumiecie to? I to kosztuje 4 zł na AliExpress. To nie są tanie rzeczy. A na Allegro są 4 dychy. Oto, o dokładnie. Zaświeca się i musisz jak najszybciej ten... No to głupie wytłumaczyli. No wiesz, jak najszybciej podajcie. Ale nie trzeba w dobrej kolejności. Nie. Okej, okay. Okay, to spoko do, faktycznie do zapamiętywania. Ile tu jest? Tak. 4... 10, okej. Okay. Co? No nie widziałem, ile jest kulek. Chciałem powiedzieć spokojnie. No coś już się ze mnie śmiać. Nie pozwolę ci się ze mnie śmiać. Jedyne, na co pozwolę, to byśmy opuścili dzisiejszy odcinek w spokoju ducha. Do widzenia. Bardzo wam dziękujemy, że z nami byliście. Mamy nadzieję, że dieta od brokuła wam będzie smakować, jeżeli ją zamówicie albo na spróbowanie, albo na stałe. A wasze tymczasem... zdrowie wypiję. O właśnie, a ja straszę tela, bo mi jeszcze zostało czek. Pychotka. Czemu to zostałeś takie duże, a ja takie małe? To jest niesprawiedliwe, że to jest drugie takie. To jest niesprawiedliwe, że to zostałeś burgera i większy napój. Grażynko. Nie rozmawiajmy, proszę cię. Nie rozmawiajmy o tym, dobrze. Dziękuję bardzo, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, jeszcze raz powiedz, bo się przyciągałem. Właśnie fajnie, bo jak się przyciągałeś. Bo jeszcze raz powiedz. Dobrze. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i bądźcie lekko stronniczy. Do widzenia. Do widzenia. Sayonara. Dziękujemy, Olu. Dziękujemy, Olu. I do zobaczenia za tydzień.